Witam Cię serdecznie. Dzisiejszego słonecznego dnia, czyli w sobotę, odbył się skate turniej na naszym placu. Ze mną jest dwóch zwycięzców tego turnieju. Ty wygrałeś. Na rolkach jeździłeś, ty jeździłeś na... Na deskorolce. Na deskorolce. Słuchajcie, zanim powstał skatepark w Łukowie, ćwiczyliście już, czy nie? No tak, od małego już na rolkach. A gdzie ćwiczyłeś, jak nie było tego skateparku? Nigdzie, jeździłem po różnych miastach, czy na ulicy nawet normalnie. Potem powstał skatepark i zaczął się progres, zaczęło się coś lepszego robić. A kto dla Ciebie był taką inspiracją? Dlaczego w ogóle zacząłeś jeździć na rolkach? Kto był dla mnie inspiracją? Na początku zaraził mnie brat, potem zobaczyłem jakieś filmiki na YouTube, jakichś proskaterów, no i się po prostu tym zajarałem, no i tak wyszło. A czy to jest pierwszy turniej, w którym brałeś udział? Nie, to już nie pierwszy. Jakieś pierwsze miejsca już były kiedyś? No były, parę się zdarzyło. Okej, teraz pogadamy z naszym łukowskim Tony Hawkiem. Słuchaj, a u Ciebie jak to się zaczęło wszystko? No, u mnie to się zaczęło od tego, że poszedłem do sklepu, do Pepco, tam zobaczyłem deskę. No taką tak... pierwszą deskę? No, to była moja pierwsza deseczka. Nie. Pozdrawiamy Kamilę. No, można pozdrowić. No i tak się zaczęło, spodobało mi się. Pierwsze triki zaczęły wychodzić, potem powstał skatepark. Międzyczasem jakieś różne wypady na jakieś miejscówki, różne przeszkody się zaliczały i do tej pory mnie trzyma. Do tej pory cię trzyma. A słuchaj, też ćwiczyłeś wcześniej, zanim był ten skatepark? Ćwiczyłeś trochę? No ćwiczyłem. Z dwa lata się jeździło po różnych jakichś, nie wiem, po parkingach jakichś, krawężnikach takich. Bo na przykład powiem Ci szczerze, że jak ja byłem młody, to też była zajawka na rolki, była zajawka na deskę, ale był wieczny problem, bo naprawdę nie było gdzie jeździć. Jak na przykład poszliśmy sobie na osiedle, no to starsze panie nas po prostu wyganiały, prawda, krzyczały od wandali i tak dalej. Teraz macie skatepark, więc zadanie jest dla Was ułatwione. Słuchajcie, jakie masz w ogóle plany na przyszłość? Czy dalej będziesz jeździł na desce? No, mam nadzieję, że jeśli zdrowie pozwoli, to będę cały czas jeździł. No jak oby było zdrówko. No, dokładnie, jak się nie połamie, nic mi się nie... A zdarzyło Ci się jakaś poważniejsza kontuzja była już? No mi się nie zdarzyło, bo ja jeżdżę bezpiecznie. Aha, jeździ... No okej. Okay. A Ty widzę tutaj, co się stało z tą nogą Twoją? O, lekko się wywaliłem. Aha, okej. Okay. A powiedz mi, na czym polegał dzisiejszy przejazd? Czy w ogóle na czym polegał ten turniej? Czy to był tylko jeden przejazd, czy było ich kilka? Były dwa przejazdy, liczone były za konkretny trik, dostawałeś określoną liczbę punktów. I na przykład za nieudany trik odejmowało się punkty i liczył się najlepszy przejazd. Dwa przejazdy dwuminutowe. I jakie triki Ty wykonałeś podczas swojego przejazdu? A różne, no nie wiem, to tak nieprofesjonalnie mówić, to nie będę... Oczywiście, mówił. Oczywiście, śmiało, nauczymy się wszyscy. No nie wiem, no jakieś ewolucje różne, stale czy rotacje, pięć czwórki i tym podobne, tak? A czy jest jakiś trik, którego nie umiesz, a bardzo chciałbyś umieć? No jest dużo trików, które... A taki najbardziej, który byś chciał umieć? No nie wiem, jakiś na przykład Misty Flip, to jest jakiś tam obrót przez ramię typu salto, no nie wiem. A czy dałbyś radę, gdybyś go oczywiście potrafił, czy można taki trik wykonać na naszym skateparku? Trudno będzie. Będzie trudno? Ale to zrobię. Dobra, trzymam za słowo.